Dzień dobry i witam Was w kolejnym podcaście Neurofreaki. Dzisiaj znowu jest z nami gość, jest z nami Gabriel Kiepal. Cześć, miło mi Was wszystkich powitać. Dietetyczka, dietetyk kliniczny, studentka fizjoterapii, trener medyczny i oczywiście Wasi ulubieni neuroterapeuci, Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek ściągnęliśmy sobie w ogóle Gabrysia tutaj, dlatego że tworzymy też wspólny projekt. Dotyczy on oczywiście pracy z pacjentami, którzy mają problem z kręgosłupem, zarówno w stanie ostrym, przewlekłym, i tam przeprowadzamy tak naprawdę taką super ekstremalnie holistyczną terapię, od tak naprawdę diagnostyki, poprzez pracę z stanem ostrym, przewlekłym, trening, neurodiagnostyka, praca wisceralna, zalecenia, tam jest też oczywiście moduł Gabrysi, tak, dietoterapia i wspomaganie przyspieszenia regeneracji. I stwierdziliśmy, że to będzie bardzo fajny temat, żeby go poruszyć w podcaście i pogadać sobie więcej o tym, jak pacjent może szybciej dojść do siebie, nie licząc tylko na to, co my zrobimy w gabinecie i nie licząc tylko na ten aspekt strukturalny, czyli pracę manualną i trening, tylko właśnie, żeby troszeczkę pogadać z nim, żeby przede wszystkim nie szkodził sobie, jakby wykonywając czynności dnia codziennego, typu co jeść, co suplementować, jak spać, czy nie spać i tak dalej. Poruszymy sobie ten temat. Więc no. Cześć Gabrysia. Hej, miło mi tutaj zasiąść u Was i miło mi, że zaprosiliście do mnie tutaj do podcastu. No i nie mogę się doczekać efektów, jakie wynikną z tej rozmowy i do jakich fajnych wniosków dojdziemy razem, wspólnie, bo tu mam bardzo, jakby to powiedzieć, doświadczonych terapeutów i mega fajnie będzie z Wami uzupełnić tą całą wiedzę i wszystkie case'y, więc mega się cieszę, że tu siedzę. Sądziłem na początku, już tak się żeby to było znowu koło wzajemnej adoracji, no nie? Tutaj. Ten podcast też będzie bardzo fajnym rozruchem, dlatego że Gabrysia za chwilę w ogóle ma dużo materiałów do nagrania, bardzo merytorycznych, na które się przygotowała, w związku właśnie z tym neurokręgosłupem. Ja mam, od razu powiem, bo z tego co kojarzę, to ten podcast będzie publikowany w dniu premiery kursu. Więc jak jesteście zainteresowani, to sobie kliknijcie, pod spodem jest link do szkolenia online'owego, zobaczcie, czy to jest dla Was. Natomiast jak interesuje Was takie holistyczne podejście, to myślę, że raczej tak. / na pewno. / nie ma innej opcji. / chciałabym mieć takie szkolenie, zaczynając moją terapeutyczną drogę i zaczynając to wszystko, żeby wszystko było zebrane w jednym miejscu, a nie szukać wszystkiego po kątach i po różnych dziwnych miejscach i dowiadywać się i tego. / po 10 latach pracy też jest okej. Okay. Tak to wygląda. Myślę, dobra, że nawet ja się na nim czegoś nauczę. Tak, bo tutaj właśnie plan jest taki, żeby po prostu trochę się od siebie poduczyć, gdyż robimy to razem w 8 różnych terapeutów i specjalistów. I nas jest to trójka, jest jeszcze 5 osób pozostałych, którzy nie zmieściliby się na tej kanapie. Ale zmieszczą się na live'ie. Tak, na live'ie będziemy, no. Będziemy musieli specjalnie pod to kupić dużą kanapę. Uwaga, myślałem, że okrągły stół. Który publikowany jest właśnie teraz, bo on jest w tym samym czasie, kiedy podcast. Czyli jak dzisiaj. Jak premierę, to przełączaj po prostu i nie lewa. Nie, żarty żartami. Przejdźmy do tematu. Czyli jak przyspieszyć powrót do zdrowia? Żeby może jakoś to tak uściślić, to weźmy sobie takiego pacjenta, który przychodzi do nas, ma ból kręgosłupa, ostry, jest to osoba dość aktywna i teraz po prostu okazało się, że coś się wydarzyło, nie może się za bardzo ruszyć, ma taki, powiedzmy, właśnie stan ostry, każdy powoduje ból, nie może za bardzo spać, więc możemy od takiego pacjenta sobie wyjść, my będziemy mówili sobie z naszej perspektywy i ty dorzucisz dużo rzeczy ze swojej perspektywy. Głównie skupimy się na twojej perspektywie dzisiaj, no nie? O. Jak to wyglądało. Tak, no bo jakby myślę, że terapeuci, fizjoterapeuci, czy to masażyści, czy trenerzy dobrze znają swoją działkę i często robią super robotę manualnie, bardzo fajną pracę, często ruchowo, ale tych czasami nie odsyłają tych pacjentów na przykład dalej, do dietetyka, bo na przykład okazuje się, że no, czy może pomóc na przykład taki specjalista od diety, skoro ten pacjent nie chce schudnąć, no nie? Więc są też takie jeszcze mity różne dziwne, w czym może, albo w czym nie może pomóc. Więc dobra, mamy pacjenta. Przychodzi, duży ból. Może zaczniemy sobie od Maćka. Maciek lubi takie tematy bólowo-epidemiologiczne. Od czego zaczynamy? Skąd ten ból może wynikać? Okej, no więc oczywiście zaczynamy od wywiadu i obejrzenia naszego pacjenta, no bo on tak naprawdę może wynikać, no brzmi to głupio, ale może wynikać ze wszystkiego.
I myślę, że sobie też do tego dojdziemy. Aczkolwiek z takich, no nie wiem, rzeczy powiedzmy częstych, no to jak mamy jakieś sytuacje takie bólowe, no to one często będą wynikały z problemów, powiedzmy, przeciążeniowych. Co spowodowało to przeciążenie, to już jest jakby zupełnie osobna gdzieś tam sprawa, nie? Co jest jakby źródłem tego problemu, ale może być, możemy je tak sklasyfikować, albo problemy, które są problemami takimi ostrymi, zapalnymi, które będą się wiązały z jakimś obrzękiem takim, no nazwijmy to naczyniowym, gdzieś tam żylno-limfatycznym. No i będziemy mieli przez to jakby dwa zupełnie osobne wzorce bólu, więc też postępowanie takie lokalne będzie też inne, nie? Mhm. Więc idziemy w to dalej. Tak. Idziemy w to dalej. Czyli po prostu będziemy poruszać to taki chyba klasyczny temat. Wydaje mi się, że zgodzicie się tutaj ze mną. W takim charakterze właśnie pacjent, ostry ból, właśnie problem płynowy, problem dyskowy. Mhm. I też często ci pacjenci, którzy do nas przychodzą, no to często może tak, że jednak my w większości chyba wypadków nie jesteśmy specjalistami pierwszego kontaktu, tylko on ma taki mega silny gdzieś tam ból, to idzie sobie do lekarza, często ortopedy, on go wysyła od razu na badania obrazowe i się okazuje, że tak, ma pan problem z krążkiem zakręgowym, mm-hmm. jest jakiś problem właśnie z dyskopatią, który trzeba gdzieś tam pewnie leczyć, tak? No i się okazuje, że no właśnie, tak nawet sobie dyskutowaliśmy jeszcze parę dni temu o tym, bo odgrzebałem sobie taką bardzo fajną analizę, bo ja w ogóle często o tym mówię na szkoleniach, że nasze problemy, powiedzmy, natury strukturalnej, czyli takie problemy, które my widzimy na tych badaniach obrazowych, one zazwyczaj nie mają swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości, w tym, że pacjenta boli. No więc teraz w zależności od tego, czy mamy pacjenta, powiedzmy, bardzo młodego, takiego, który ma lat kilkanaście, dwadzieścia kilka. Czy mamy pacjenta, który ma około pięćdziesiątki? Natomiast tutaj każdy z nas się musi zastanowić, jakich tych pacjentów właściwie ma. Albo jak już ma takiego pacjenta, który ma około 50 lat, no to na pewno na tą diagnostykę obrazową byśmy patrzyli zupełnie inaczej niż u takiego, powiedzmy, nastolatka czy dwudziestokilkulatka. No właśnie, i teraz pytanie takie, czy zastanawiacie się na przykład i Gabi, i Maciek, czy rzeczywiście na przykład lekarze opisujący często konkretne badania obrazowe rzeczywiście skupia się na tym, ile ten pacjent ma lat? Znaczy tak, oni na pewno takie dane mają. Wiedzą, ale oni starają się, przynajmniej trudno powiedzieć, czy się starają, ale opisują możliwie obiektywnie, co znowu nie jest oczywiste, bo radiologia jest bardzo subiektywnym działem medycyny, no bo jednak opisujemy to, co widzimy, więc tam ten margines błędu jest bardzo duży. Mhm. Po prostu opisujemy to, co widzimy w jakiś tam sposób, no i się okazuje znowu, no, po prostu na podstawie badań, że jedno zdjęcie 10 radiologów może opisać na 10 różnych sposobów i często mogą sobie tam wzajemnie po prostu, powiedzmy, podważać to, co widzą, nie? Ktoś będzie widział kręgozmyk, a ktoś napisze, że tam go w ogóle nie ma. I tak samo ze wszystkimi możliwymi gdzieś tam zmianami. No więc pytanie, jak bardzo możemy polegać na takiej diagnostyce obrazowej. No więc jakby ważne jest to, że ktoś stara się opisać to, co widzi, ale tam nie ma takiej wzmianki, powiedzmy, na końcu badania radiologicznego, że no, to są cechy typowe, powiedzmy, dla wieku tego pacjenta i że są to cechy starzenia się tkanki. Bo gdyby to zdanie takie tam było, to podejrzewam, że dla wielu klinicystów to byłoby bardzo takie dające do myślenia. Mhm. Żebyśmy dopasowywali ten wiek pacjenta do jego kręgosłupa i jakby w drugą stronę. No bo teraz, jeśli faktycznie mamy dyskopatię, gdzieś tam bardzo taką widoczną u pacjenta, który ma 20 lat, no to ja prawdopodobnie pomyślę sobie, dobra, to jest duża szansa na to, że tutaj naprawdę był jakiś incydent dyskowy, mhm. i że może to trzeba byłoby dokładniej zbadać i oczywiście nałożyć to na wywiad, na badanie funkcjonalne, no jakby na wszystko to, co mamy w związku z tym, gdzieś tam sobie łączyć te kropki. No jak mam pacjenta, który ma lat właśnie 50 i ma po prostu dyskopatię L4, L5, no to nie jest moje główne podejrzenie, że to jest źródłem problemu. Mhm. Bo się okazuje, że według badań na pacjentach asymptomatycznych, no to ponad połowa pacjentów ma coś takiego. Znacznie ponad połowa.
Ja bym powiedziała, że właśnie tutaj zahaczyliśmy o clue bycia fizjoterapeutą, a różnicy pomiędzy byciem fizjoterapeutą a lekarzem. Że lekarz zajmuje się strukturą i tak jak leczy tą strukturę, a my zajmujemy się funkcją. I to, co ty powiedziałeś, że w związku z... Mamy obraz, dla niektórych może być opłakany, dla niektórych to może być już wyrok, nie wiem, wózka albo unieruchomienia, a my patrzymy na funkcję i to właśnie chyba jest clue całego, całej tej naszej pracy, tego czym my się zajmujemy, że okej, mamy ten obraz, bazujemy na nim, ale też patrzymy na pacjenta i patrzymy, co on potrafi zrobić. Widzimy, jak on się porusza, widzimy, jak on funkcjonuje w takim swoim normalnym życiu i to jest chyba coś, co my najbardziej musimy wspierać, moim zdaniem, i najbardziej musimy tak jakby na tym się opierać. Nie na tym, co jest w środku, tylko jak to wesprzeć, jak wesprzeć te kompensacje pacjenta, które mu pozwalają funkcjonować i jak zapewnić mu takie fajne, godne życie albo po prostu życie bez bólu, albo pozbycie się tego bólu. Więc naprawdę super, fajnie, że o czymś takim powiedziałeś, bo to mi się tak nasunęło, że to jest właśnie taka nasza rola, coś, w czym my powinniśmy się zająć. Przynajmniej ja tak swoją definicję daję. Ja to też widzę w ten sposób, że jakby tak naprawdę, jeśli chodzi o medycynę, to często badanie dla konkretnej specjalizacji, na przykład dla ortopedy badanie obrazowe, czy na przykład dla innej specjalizacji, na przykład badanie krwi, z takim głównym wyznacznikiem typu, że jest taki, tak i będziemy robili, żeby to się wszystko zgadzało, żeby kolejne na przykład badanie wyglądało lepiej, albo żeby to się poprawiało, więc raczej traktujemy często człowieka jako taki zbiór rzeczy, które można wrzucić w Excela przykładowo, no nie? Albo że gdzieś tam możemy to wypunktować. Natomiast dla nas, czy to w fizjoterapii, wydaje mi się, że w żywieniu jest również, to jest tak naprawdę jeden z aspektów, który jest ważny dla nas, żeby sobie ocenić to, ale i tak główny jest, czy to badanie funkcjonalne, czy wywiad, czy gdzieś tam po prostu rozmowa z tym pacjentem i wtedy jakby dopiero na to nakładamy to, co wyszło i zastanawiamy się, aha, rzeczywiście, bo mi się często zdarza, że na przykład, że pacjenci wrzucają na przykład badania obrazowe, ja tak sobie na nie patrzę i rzeczywiście widzę, że tu jakieś zmiany zwyrodnieniowe, tu jakaś wypuklina na takim poziomie i mówię, jakby wie pani, jakby to nie wygląda, nie odstaje po prostu od średniej populacyjnej. Mhm. Pani koleżanki też mają takie problemy, w sensie jakby to jest tak normalne. A jednocześnie ich raczej nie boli, nie? Tak, albo boli wszystkich. Albo boli wszystkich. Ale rzeczywiście tak jest. Fajnie, że zahaczyłeś o tym wieku, gdyż jakby podsumowując jakby to twoje zdanie, jest taka fajna tabela, którą zresztą też widziałem wcześniej i na Neuroclubie na pewno będziemy sobie jakby więcej o tym mówić, gdzie większość osób po 50 roku życia ma i duże zmiany w obrazie krążka międzykręgowego i już zmiany o charakterze właśnie przypukliny. Tak, i tam zmiany w ogóle samych i więzadeł, blaszek granicznych, nie? Zmienia się w ogóle sam staw, jego gdzieś tam budowa. Nawet u kilku procent ludzi bez żadnych problemów będzie tam występował właśnie kręgozmyk, nie? Co często budzi taki bardzo duży niepokój i od razu dużo osób kojarzy, że no to jest wskazanie do operacji, co absolutnie jakby nie jest wskazaniem samo w sobie. Mhm. A powiedz mi jeszcze, Gabrysia, taką rzecz, jakby jak często zdarza się właśnie pracować z takimi tematami, gdzie właśnie pacjent przychodzi stricte z bólem i mówi, że o, boli mnie gdzieś tam, mam duży kręgosłup, moja kontuzja się nie regeneruje, czuję często właśnie ten ból i właśnie ta osoba też trafia do ciebie stricte jako specjalisty od żywienia. Znaczy generalnie to mamy tak jakby te, wiadomo, dwa rozróżnienia bólu. Albo mamy ten ból ostry, chyba, o który teraz pytasz, że szczeliło, ratujcie, czym się da i generalnie nawet pacjent się nawet brzytwy złapie. Albo ten taki chroniczny, kiedy nam się pacjent już przyzwyczaja, no boli, no ale co mam zrobić, cały czas mnie boli, nie? I chyba się już w sumie przyzwyczaiłem i nie wiem, czy da się coś z tym zrobić. No przy takich pacjentach ostrych, takich typowo bólowych, gdzie mamy rozniecony ten stan zapalny lokalnie w jednym miejscu, generalnie tutaj są różne techniki albo do mnie poprzez działanie na oddech, poprzez działanie na nerw błędny, jest takie po prostu uspokojenie tego organizmu i wysłanie oczywiście do innych specjalistów, żeby mogli oni bardziej podziałać z nim manualnie, bardziej tak jakby drenażowo, klasyczna fizjoterapia, która może pomóc w stanie ostrym. A jeżeli mamy pacjenta, który
jest chronicznie w stanie ostrym, czyli ma tych ognisk zapalnych porozrzucanych po całym ciele wzdłuż i wszerz, no to tutaj właśnie musimy się zająć tym, żeby zacząć gasić te małe ogniska, które spotęgują nam większe ognisko. Tylko to jest kwestia czasu, kiedy coś się wysypie na tym całym łańcuchu przyczynowo-skutkowym u nas w organizmie. Dlatego tutaj bardzo ważna jest ta cała dieta przeciwzapalna, której tak jakby wszystkie formy i wszystkie tak jakby zalecenia są zamknięte w diecie śródziemnomorskiej, którą bardzo polecam, albo nordyckiej, to tam dla osób z neuroklubu polecam bardzo, webinar też jest na ten temat. I właśnie ta dieta przeciwzapalna, skupienie się na zapobieganiu powstawaniu tych małych ognisk jest największym celem takiego leczenia dietetycznego, żeby jak najbardziej odciążyć ten organizm pacjenta, żeby był w stanie sobie poradzić z tym bólem. Mhm. Czyli tych pierwszych nie za często przychodzą, ci drudzy to już jest taki standard. Znaczy to teraz pytanie, jaki mamy uraz, bo jeżeli mamy uraz ostry kręgosłupa, no to generalnie takie osoby zwykle lądują albo u fizjoterapeuty na kozetce i tam nie mam za bardzo co robić, albo lądują w szpitalu, gdzie mamy po prostu unieruchomienie i taką kontuzję, która zapobiega po prostu ruchom. No i co jest bardzo ważne, jeżeli mamy uruchomienie już w okolicach 5 dni mamy ogromną atrofię mięśniową, czyli dochodzi do całego rozpadu białek mięśniowych i ten rozpad białek może sięgać nawet 1 kg na tydzień, co jest ogromną ilością i teraz osoby, które ćwiczą, niech sobie policzą, ile potrzebują czasu i wysiłku, aby zbudować 1 kg masy mięśniowej, a my to tracimy w ciągu jednego tygodnia podczas bezruchu. No i tutaj właśnie ta dietoterapia, właśnie to zwrócenie uwagi na makroskładniki, czyli włączenie większej ilości białka, eliminacja węglowodanów, ma kluczowe znaczenie, żeby ten pacjent nam się jak najszybciej pozbierał i jak najszybciej wdrożył się w ten proces rehabilitacji. Bo badania pokazują, że bardziej nam się opłaca synteza nowych białek mięśniowych niż zapobieganie atrofii tym starym. Dlatego nam, jako fizjoterapeutom, trenerom, osobom interesującym się tym zdrowiem, najbardziej zależy, żeby tego pacjenta od razu wrzucić w ruch, od razu wrzucić funkcję. A tutaj w takich stanach ostrych dietoterapia jest moim zdaniem takim dodatkiem bardzo ważnym, ale nie kluczowym elementem, który tak jakby zapobiega temu wszystkiemu. Znaczy to też myślę, że ja bym jakby go nie eliminował, myślę, że jest mega gdzieś tam ważne. Tylko, Tak, ale też jakby zakładam, że osoby, które jakby mają ten jakby ostry ból, no to też nie myślę w kategoriach dobra. Okej, co ja mogę zrobić żywieniowo, żeby mnie nie bolało na początku, tylko one po prostu jakby gdzieś chcą za tą gaśnicę złapać i po prostu, żeby go ugasić. No i wtedy rzeczywiście to wszystko powinno iść równocześnie, tylko oczywiście proporcje powinny się zmieniać. Oczywiście jak mamy takiego pacjenta, który w stanie ostrym, to fajnie napomknęłaś wcześniej, że klasyczna fizjoterapia typu takie podejście drenażowe, bo my na przykład wiemy, co jest często już taką wiedzą ogólnodostępną, ale dalej jest cała masa takich bubli merytorycznych, gdzie to jest dalej krążek, który gdzieś tam strukturalnie uciska tkanki nerwowe i skąd te dolegliwości bólowe i ktoś robi techniki mobilizacji, manipulacji i gdzieś tam wkłada ten krążek międzykręgowy i wsuwia i nastawia i robi jakieś czadanie widy. Nawet pogarsza sprawy. Tak, a my wiemy, że to tak naprawdę jest problem związany właśnie z obrzękiem rzynolimfatycznym, co dla naszego potwierdzenia pokazuje po prostu fizjologię i to, co rzeczywiście działa, żeby ten pacjent dolegliwości bólowe miał mniejsze. A mianowicie jest to po prostu ruch. I pacjenci często mówią, że rano mnie bardzo boli, ale jestem w stanie to rozchodzić. Więc raczej to nie jest tak, że ten krążek tam po każdym kroku milimetr się przesuwa. Dowala ten nerw coraz mocniej. Tak, tak. I te jądro miażdżyce się powolutku centralizuje po każdym kroku, po każdym wyprosie delikatnym, jest coraz bardziej. Dokładnie tak to nie działa. I wtedy właśnie takie podejście drenażowe, też mówiłeś o tym, o gdzieś tam technikach oddechowych, praca na nerw błędny, troszeczkę właśnie wyciszenie pacjenta, bądź często w takiej reakcji walka, ucieczka. I właśnie stymulacja tych obszarów, czyli takie podejście drenaż plus jakieś, no nie chcę mówić elementy terapii krzyżowej, no nie, ale to dla niektórych ludzi może to się tak wydawać właśnie. Tak, to czyli gdzieś tam powiedzmy przekładając to na fizjologię, no to możemy sobie powiedzieć, że na pewno elementy pracy z układem autonomicznym, czyli to będzie wszystko jakby to, co przez układ autonomiczny jesteśmy w stanie zrobić,
bezpośrednio właśnie z układem immunologicznym, który jest bezpośrednio, już bezpośrednio zaangażowany w proces zapalny, nie? Jak mamy ostry stan, ostry ból, to on często jest nieadekwatny do poziomu uszkodzenia danej tkanki. No może być tak, że mamy jakąś niewielką sytuację gdzieś tam przeciążeniową, czy nawet, no powiedzmy, nasz pacjent sobie gdzieś wyszedł poza ten swój anatomiczny zakres ruchomości. I to czasami są takie zupełnie głupie sytuacje, typu nie wiem, gdzieś tam pamiętam jedną pacjentkę, która sobie zrobiła całkiem spore kuku w kręgosłup, schylając się i sięgając po worek z cukrem. A wiadomo, cukier nie jest dla niej. Cukier nie jest dla niej. To już daleko idące takie wnioski. Tu trzeba myśleć o diecie niskowęglowodanowej. Pewnie tak, tak? Więc to jakieś takie bardziej holistyczne przesłanie w tym wszystkim było. Ale... A słyszałem, żeby ktoś na przykład schylając się po olej miał takie problemy? Nie było nic akurat takiego. Akurat nie pamiętam takiej sytuacji. Jakby się po marchewkę schylała, to też może byłoby dobrze, nie? No ale tak już zupełnie serio. Po prostu daje nam to do zrozumienia, że tam już wszystko musiało być bardzo źle. Czyli ten organizm musiał mieć naprawdę już bardzo mało zasobów do kompensowania tego nieszczęsnego tam, już jakby nie pamiętam, jakie tam było clue tej sprawy, że to tam krążek czy coś około. No w każdym razie ostry stan bólowy odcinka lędźwiowego. No więc wydaje się, że bardzo nieduży uraz do tego doprowadził, nie? I jakby bardzo taka nieadekwatna odpowiedź zapalna, no bo u niej to był koszmarnie duży ból, trudności z chodzeniem, no generalnie z ruchem kręgosłupa na pewno do zgięcia to szło u niej gdzieś tam tragicznie. No więc możemy sobie też poza tym, poza próbą walki jakby tylko z drenażem tego jednego miejsca, no możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, no dobra, no to w takim razie dlaczego ten układ immunologiczny jest tak mocno nakręcony i daje tak silną odpowiedź na tak nieduże uszkodzenie tej tkanki, nie? Więc jakby wykorzystując to, o czym mówiłeś, takie techniki, powiedzmy gdzieś tam wywodzące się z terapii czaszkowo-krzyżowej, no to to, co no moim zdaniem jakby tutaj jest najbardziej korzystnego, no to jest właśnie to balansowanie układu autonomicznego, bo tam jest dużo działania w okolicach przepon funkcjonalnych ciała. Ta praca jest taka bardzo spokojna. Tak, 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 dokładnie. Nie? No, więc to już na pewno będzie samo w sobie miało delikatne działanie drenażowe. Ale dwa, że no nawet obserwując to, jak pacjenci się zachowują w trakcie takiej terapii, to, że gdzieś tam często sobie faktycznie przysną, czy no jak zmienia się ich rytm oddechowy, no to są wszystko takie markery tego, że ten układ współczulny ulega wyhamowaniu na korzyść tego przywspółczulnego. Wiemy, że ten nas tutaj będzie niesamowicie cieszyć, no bo on będzie sprzyjał po prostu tej regeneracji. Nie, więc faktycznie tacy pacjenci bólowi na takie delikatne, spokojne techniki też nam będą zazwyczaj bardzo dobrze reagować. I to jest bardzo cenny dodatek do takiej terapii. Nie? Plus taka edukacja, bo myślę, że jakby wielu osób, widziałem to kilka razy w swoim gabinecie, takie sytuacje typu, że spokojnie, przypominam, się nic nie uszkodziło, nic nie wypadło, jest okej, ból ma charakter receptorowy, czyli po prostu pani ciało informuje, że tam coś jest nie tak, my zobaczymy co jest, ale to jest raczej problem właśnie związany z obrzękiem, tam nic nie pękło, nie strzeliło, bo oczywiście na przykład wiedziałem, że to nie było tak, że ktoś ma wypadek komunikacyjny, bo wtedy nie powiedziałem tak, ale jak ktoś schylał się po cukier, to jest to mała szansa, że tam, nie wiem, doszło do jakiegoś złamania na przykład, w obszarze kręgosłupa. Dokładnie, nie? Więc tutaj, no właśnie, to jest też taki kolejny element, czyli no ta nasza strefa taka mentalna, tak. Nie? Czyli po prostu przekonania i emocje, które temu wszystkiemu towarzyszą, no bo my też czasami jak się tak stawiamy w roli tej osoby, która widzi tego pacjenta przez godzinkę w tygodniu na przykład, czy dwie godzinki w tygodniu, zależy gdzieś tam jak pracujemy, nie? No to my jesteśmy trochę do tego przyzwyczajeni, że kogoś widzimy, staramy się mu pomóc, wypuszczamy go bez bólu albo z jakąś redukcją bólu, no i jakby to nas dalej jakby nie dotyczy. No jednak ci pacjenci gdzieś tam żyją w tej takiej swojej bańce, że się zaczynają zastanawiać nad niektórymi rzeczami, typu coś mi się tam zepsuło, to już jest zepsute, teraz muszę się na siebie uważać, a jeszcze nie daj Boże ktoś tak powie, nie? Typu no nie, no teraz w takim wieku kręgosłup mieć zepsuty, to już teraz to już musisz na siebie uważać. Aha. Więc wgrywają sobie też takie programy tego, że tam trzeba puchać, dmuchać. Tak. I jakieś takie inne głupoty, ale też mogą się po prostu martwić o takie rzeczy typu, że teraz ich boli, no to muszą, wiesz, ograniczyć trochę pracę,
A jak ograniczą pracę, to może ich zwolnią z tej pracy, albo po prostu pracują gdzieś tam na swoim i muszą wykonywać jakieś obowiązki, coś tam im się zaczyna nie spinać, no i to się staje takie gdzieś tam niestabilne. Nawet jeśli nie myślą o tym wprost, no to może być tak, że no gdzieś tam na tym poziomie podświadomym ich to już po prostu zaczyna dojeżdżać, co po prostu powoduje, że ból się jeszcze bardziej nasila. Mhm. Bo mają takie przekonanie o tym, że to jest zepsute i to powinno boleć, nie? Tak, ale to jest fajne, że przychodzi się pacjent z ostrym bólem i na przykład tłumaczysz mu, później mówisz, że nie może się schylać, mówię, ale może zrobić skłon boczny, tak, no to poróbmy trochę tego skłonu bocznego, połóż się, podychaj, zobacz teraz zgięcie, mówi, ojej, już jest trochę lepiej, mm-hmm. No nie? Mówi, no zobacz, to się nie dzieje, po prostu potrzebujemy trochę ruchu, fajne zalecenia. Trochę uwagi, nie? Trochę też uwagi tam i za jakiś czas będzie śmigał, no. A później dojdziemy sobie do tego, co w ogóle tam się wydarzyło, no nie? Mm-hmm. W tej sytuacji. Więc tutaj fajnie, czyli mniej więcej wiemy, co mamy robić, wiemy, jak tego pacjenta trochę uspokoić, wiemy, że treningi drenażowe, praca z układem anatomicznym byłaby fajna. Wiemy, że wprowadzenie ruchu byłoby dobrym pomysłem na początku. Oczywiście nie tak, że wracamy do aktywności typu bieganie od razu, tylko martwy ciąg, trójbój od razu, deficytu. Nie? Tylko zrzucamy ci 20 kg tego 20 kg ze sztangi i dalej jedziesz, no nie? Tak, ale poniżej 100 nie może być, no nie? Nie. Tak, więc księga fajny, ulicy mówi jasno. Fajny, spokojny ruch drenażowy właśnie, żeby troszeczkę poprawić cirkulację płynu w obszarze tego kręgosłupa. Daj mu jakieś zalecenia, bo fajnie by pacjent wiedział, co ma robić w domu, żeby po prostu mógł to wspomagać, czy bo właśnie bardzo fajnie jest edukacja oddechowa, pozycje drenażowe, jeśli chodzi o ten kręgosłup, praca w ogóle z jamą brzuszną też daje często fajne efekty. No i teoretycznie ten pacjent wychodzi od nas trochę lepszy i chcemy coś mu wrzucić, wiesz, co robić, to nie? Jeszcze na pracę domową. Co robić na pracę domową? Takie rzeczy, bo ja jestem z założenia tego, że kluczowe jest to, żeby pacjent, nie to żeby on po prostu robił jakieś rzeczy, które go przyspieszą powrót do zdrowia, tylko żeby on nie robił rzeczy, które mu zwolnią ten powrót do zdrowia. Ja jestem założeniem taki, że po prostu nie przeszkadzają jej ciało za bardzo i już jest sukces. To już jest sukces, to nie? Nie przeszkadzać. Czym ci ludzie mogą sobie szkodzić według ciebie? Ojej, wszystkim. Wow, dzięki, dobra Gabi. Słuchajcie, na dzisiaj kończymy. Akurat jest przed, mniej niż pół godziny. Dobry czas. Dobra, my wiemy. My wiesz, jakby tak. Wiemy, że wszystko może przyjść do twoich problemów, ale spróbujmy to trochę uprościć. Największe troszeczkę. Grzechy. Największe grzechy ludzkości, które powodują, że ich zaczyna boleć bardziej. Znaczy dla mnie takim utożsamieniem zła i w ogóle w dietyce i zachodniej i tego, czym my się katujemy, jest pączek. Czyli mamy węglowodany, proste, w najczystszej wersji. Zjadłeś pączka? Nie, dzisiaj nie, ale uwielbiam. Ja bardzo lubię pączki. Ale żelki wolno. Ale żelki wolno, tak. Mają tam troszeczkę żelatyny, więc to wspiera tam funkcję więzadową. Ale generalnie wyobraźmy sobie takiego pączka. Mamy tam cukry proste, które rozniecają nam stan zapalny. Mamy tam tłuszcze trans, które generalnie powodują szereg degeneracji u nas w całym ciele. Mamy tam... Olej palmowy zły? Sugeruję, że tłuszcze trans są złe. Nie chcę nic złego powiedzieć tutaj. Olej palmowy? Olej palmowy tu. Nie, tak. No, wiem, o co chodzi. Więc generalnie wyobraźmy sobie takiego pączka i to jest właśnie utożsamienie diety zachodniej. Jeżeli mamy osobę, która nie dość, że jest zestresowana, nie potrafi sobie poradzić ze swoim mentalem, oddycha cały czas w ten sposób, że wykorzystuje tylko górną część klatki piersiowej, w ogóle tak jakby nie korzysta z tej takiej bramy do naszego układu nerwowego, którym jest przepona, o czym właśnie wspomniałeś, że te techniki oddechowe tak fajnie sobie wpływają na ten stan ostry i nie mamy w ogóle żadnej kontroli nad tym układem autonomicznym i dodatkowo zajeżdżamy się dietą, czyli tak jakby cały czas bodźcujemy tym pączkiem swój organizm i cały czas mu pokazujemy, że jest w stanie zagrożenia, no to mamy prostą drogę, taką autostradę właśnie do powrotu do gabinetu i do takiego największego grzechu. Czyli dla mnie trudno to powiedzieć, znaczy nie chciałam tego mówić, ale dla mnie największym grzechem jest życie takie w XXI wieku, kiedy mamy kogoś, kto zdobywa karierę, nie przejmuje się za bardzo sobą, tylko jest takim pracoholikiem, który zapomina o sobie, zapomina o spaniu, zapomina o żywieniu, tylko liczy się dla niego sukces. No i nałóżmy na to wszystkie stresory szefa, goniące terminy i to jest moim zdaniem taki największy grzech, czyli tak bycie takim standardowym człowiekiem XXI wieku, który sobie biega
i nie zważając na siebie. Zaraz w ogóle możemy tak zrobić, wiesz, na przykład ciało jako taki idealny, no nie wiem, powiedz jakiś odbiornik, który mówi, dobra, nie chciałeś zwolnić? To ja cię zwolnię. Czyli to może się okazać, że jednak sanatorium to jest najlepsze, co można było wymyślić. No bo w sumie... Tak. Znaczy ogólnie, jeśli chodzi, tak, wiadomo, że w sanatoriach jest dużo bubli. I w ogóle no te zabiegi są tam niepotrzebne. Tak, bo na przykład ostatnio właśnie z Marzoną mieliśmy taki, taką rozchminę, jakby, ja mówię, sanatoria działają. No bo tak, po pierwsze jedziesz gdzieś daleko swoich problemów, no nie? I trochę się wyłączasz. One są często w ładnych miejscach, no nie? Góry, kontakt z naturą, góry, morze, lasy, one są już w lesie sosnowym, super zapach, nie ma tego smogu całego. Wiadomo, nie wszystkie sanatoria, bo, ale w większości są w fajnych miejscach. To jest raz. To trwa też dość długo. To jest 2-3 tygodnie. No nie? Mniej więcej tego wyjazdu. Fajnie. Tak jest. Tam wkracza też, oprócz tego, że nie pracujesz, to tam wkracza też regularność. Regularnie jesz, masz zabiegi o regularnej godzinie. Rutyna, nie? Tak. No to jedzenie w sanatoriach jest takie, wiadomo. Jakby... To można byłoby nad tym popracować. Potem tak. Są te opowieści, że po kolacji się szło gdzieś obok z sanatorium i tam się... Dopiero odżywiało. No bo tak, tak, ale to nie to, że my się trafiali na przykład dobrze, że o kurde, potrzebuję więcej zielonych warzyw. No i tutaj jednak tylko ten ogórek, pomidor i kanapka z serem to było za mało po prostu, nie wiem, minerałów i witamin. Idę po prostu na... Na food trucki. Na food trucka i po prostu wezmę... Sałatkę Cezar. Tak, sałatkę, albo coś jeszcze nie przejdzie. Grecką, bo coś śródziemnomorska tak. Była potrzebna. Tak, tak, albo zjem po prostu dobrą rybkę dorsza. No to akurat by jeszcze mogło wejść. To myślę, że ludzie mogliby na dobra rybka. Ale podejrzewam, że to... W panierce. Nie na to idą, nie? Panierka i frytki. Panierka. Ale dobra. No jeszcze sok z chmielu, nie? I sok z chmielu. Standardowo. To nie przyspiesza, więc to jest nie za bardzo dobre. Ale jest też ten aspekt społeczny. Tak. W sanatorium. I to jest najważniejsze tego wszystkiego. Najważniejsze. I dużo wolnego czasu, wiesz, tam idziesz, spacerujesz sobie, jakiś delikatny wypad w górki, tutaj gdzieś tam na plażę, ale też tam wieczorem z ludźmi. Zaczynasz poznawać ludzi, którzy też mają problemy, dyskutujecie sobie. To kwestia, ten właśnie aspekt społeczny, mentalny jest moim zdaniem najważniejszy w sanatoriach. No i ludzie wracają, czują się lepiej. Ale to nie jest zasługa tego, że... A, i to oczywiście takie, wiecie, zabiegi ogólnostrojowe. Sałenka, kąpiele, masaże, ćwiczenia też tam mają. Wiadomo, różne, jakby izolowane na siłowni, ale jest ruch, którego nie było wcześniej w takiej ilości. Myślę, że powinniśmy otworzyć takie neurosanatorium. Tam, gdzie no robicie... To by było mocne. Obozy, no, myślę, że to by było mocne. Neurosanatorium Wojżanowie. Tak. Czyli po prostu wyrzucić wszystkie fizykoterapie. No bo, znaczy tak. Nie to, że fizykoterapia zła, ale ludzie... Zostawilibyśmy saunę. Ludzie... Tak, i tak, morsowanie. Tak. Ale bardziej chodzi, wiesz, ultradźwięki i tak dalej. Nie, to w ogóle byśmy w to nie szli. Bo, wiesz, znowu, żeby nie było, że to jest złe. Ja i fizykoterapia... Po prostu jest niepotrzebne. Fizykoterapia jest... No ale tak. Tam nikt do sanatorium nie idzie z ostrym bólem. No właśnie. Przewlekłe problemy, no to już fizyko nie za bardzo, chyba że te ogólnostrojowe. Inhalacje jakieś można zrobić. Inhalacje. No to i tak są w saunie, nie? Tak. Nie wszyscy mogą saunę. No to można zrobić inhalację bez sauny. Wszyscy mogą, tylko trzeba po prostu dobrze dawkować. Mniejsze, krótkie dawki. Już tu widzę pomysł na biznes. Dajcie znać, co myślicie neurosanatorium w komentarzu. Chcecie, to pomyślimy o tym. Zaraz jakiegoś Patronite'a zrobimy. Tak, tak. Dobra. Wiesz co, to twoja wypowiedź była super, ale tego było za dużo. Aha, dobrze. Bo to jest, wiesz, to jest... Nie, właśnie dla mnie okej, okay, bo ja to mniej więcej wiem. Nie to, że wszystko stosuję, ale mniej więcej to wiem. No jakby teoretyczna wiedza jest. Natomiast to jest taki temat, jak przychodzi ten pacjent i mówi, że boli mnie. Dlaczego mnie boli? Ty mówisz, dobrze, pana, sytuacja wygląda tak. Czy robił pan, my mamy w ogóle z Arturem, przygotowaliśmy taką bardzo demotywującą ankietę, taką, to się nazywa autodiagnoza, po prostu tak to nazywaliśmy, nie wiem, czy jest autodiagnoza dobrą nazwą, ale chodzi o to, że tam masz, jeśli chodzi o kartę zdrowia, struktura, chemia, mental, od 8 do 12 pytań i tam sobie punktujesz to, jak to wygląda u ciebie. I tam się okazuje, że na przykład, że na 150 punktów masz 20. Nie zdałeś. To mało. A zdanie, jak to jest tak, że musisz mieć powyżej 50%. To wtedy po prostu masz dwójeczkę. Jak na studiach. Jak na studiach, no nie? I naprawdę, tam ciężko to piątkę dostać. Więc to jest nasza diagnoza typu, to na system chory, lubi Artura tekst. Na dzisiaj ma pan 3.
Żeby czuć się dobrze, trzeba mieć czwórkę przynajmniej. Więc po prostu powoli trzeba się na tym starać. Więc problem jest taki, że tam jest tego dużo. Mhm. I ludzie często chcieliby naraz to wprowadzić, jak powiesz komuś, że dobra, czyli nie jemy pączków. A ktoś mówi, aha, to się dobrze składa, bo ja lubię tylko eklerki. I faworki. I koniec. Faworki? Nie, no te faworki też to samo. Ale nie ma tej marmolady. Marmolada jest najzdrowszą częścią pączka. Bo się w brzuchu zaburczało. O Jezu, mam super, potem ci powiem, super i tobie też. Albo jak przyjedziesz, to tym razem tam pojadę i przywiozę coś. Za tydzień. Może tak na środę, na webinar, który możecie oglądać właśnie teraz. I tam, słuchajcie, wegańskie przysmaki, w tym pączki czasami. I one po prostu, na przykład pączek z pistacjami. To się powinno nazywać pistacja z pączkiem. Taka mała, wiesz, obwódka, żeby ona się nie rozlała. Ta pistacja cała, ten krem. I Jezu, takie dobre to jest. Strasznie drogie, ale dobre. Dobra. No. Nie zapomnijcie na webinarze zapytać, czy Patryk przywiózł te pączki. Tak, to jest bardzo ważna kwestia. Tak. A mogę z pieniędzy firmowych? Bardzo drogie. Podzielimy się. Dobra, czyli tak, nie jemy za dużo węglowodanów i nie jemy tyle tłuszczów trans, albo w ogóle je odstawiamy. Znaczy nie, generalnie węglowodany, to zależy kim jesteś. Jakby przychodzi do mnie sportowiec, no to węglowodany są super, nie? No bo skąd ma czerpać energię? Ale boli go. Ale boli go. Ale teraz pytanie, czemu go boli, nie? Boli mnie plecy. Pani Gabi, czy mogę? Pani Gabi. Czy mogę żelkę? No jednego może. Nie wolno jemu. Jednego, dobra. Poproszę, boli mnie bardziej. Macie całe po prostu torebkę landrynków i jednego. I tak. I odstawiasz, a ta torba tam jest. No kto zje jednego żelka? Na pewno nie macie. Ostatnio właśnie kupiłem sobie taką torbę żelek 400 gramów, bo myślałem, że to mi wystarczy na tydzień. Wystarczył na jeden trening. Na jeden. Jadłeś żelki i jadłeś trening? Cały czas tak robię. No, tak się robi. No, stop. Czyli na przykład... I potem... Dalej? Mocne. Tak. Też by mi się spodobało. Takie treningi. No może się natrubuj, Patryk, przerzuć. Ja to mam za długie kończyny. A to jest jakieś sumo, czy coś może przejdzie, nie? Czy z dnia? Dźwiganie chyba jeszcze z podłogi byłoby okej. Okay. Ale już wypychaj na klatę? Też spoko. Nie ma za długich rąk? Dasz radę. Ale mam ciężarem. Ale żelki będą. Sam gryf. Dobra, czyli tak. Co z tym jedzeniem? Generalnie to nie jest tak, że węglowodany są złe, bo też nie chcę mówić, że coś jest ble, coś jest fuj. Znaczy tłuszcze trans na pewno są fuj i należy je unikać, ale nie chcę też tego jakby kategoryzować, że coś jest na 100% złe. To wszystko jest szare. Więc teraz pytanie, czy mamy kogoś, bo że mnie boli, ała, i to jest właśnie maratończyk, czy to jest osoba, która przyszła mi z biura. Ała mnie rozbawiło. Co? Boli mnie ała. Czy to jest maratończyk, czy to jest osoba, która na co dzień siedzi w biurze, czy to jest osoba, która trochę się rusza, trochę nie, dajmy na przykład takiego fizjoterapeutę. No bo każdy z nich odżywia się w inny sposób, każdy z nich tak jakby czerpie energię z innego źródła i każdy z nich ma tak jakby inne zasoby energetyczne, ale też tak jakby korzysta całkowicie z czegoś innego. No i jak taką złotym tak jakby pytaniem, albo raczej receptą dla tych naszych bólowych pacjentów, jeżeli chodzi o dietę, no to pytamy się, no dobra, no ale co tam jesz? Jak to wygląda? Jeżeli widzimy, że czegoś jest za dużo, standardowo właśnie tych węglowodanów, albo za dużo tych tłuszczów, albo jeżeli ktoś mi mówi, że jest na keto, ale tam boczek jest spalony na podeszwę, no to niekoniecznie mi się to równa ze zdrowiem. I generalnie na taki, jeżeli jesteśmy terapeutami, no to na taki zdrowy rozum. Gadasz z tym człowiekiem i on ci odpowiada, opowiada o tym, co zjadł na śniadanie, albo opowiada ci o tym, jak w ogóle wygląda jego żywienie, no to generalnie tego, czego jest za dużo, to zwykle jest problematyczne. Mhm. I nie możemy mówić, że na przykład chleb jest zły. Nie, no to jest super źródło węglowodanów, często nawet fajnie złożonych, no bo tam ciemny chleb, do tego sobie dodamy sałatę, super. Ale jeżeli te kanapki pojawiają się codziennie i są na przykład chlebem pszennym, no to już tak niekoniecznie by mi to wpływało super na zdrowie. Generalnie naszym największym wrogiem jest monotonia i tłuszcze trans.
I to chyba jest właśnie całe takie clue. I też bardzo ważna kwestia, o której zapomina większość ludzi, nawet nas specjalistów, to jest nawodnienie. I teraz uwaga, tylko ja tu siedzę z szklanką wody. Ja piłem, zanim herbatę zieloną jak coś, lekką. I zanim tu przyszliśmy, chcę powiedzieć, że wypiłem całą szklankę. Dobrze. Całą. To ja jestem. Ale rzeczywiście zapominam się czasami z tym, że po prostu, wiadomo, tam rano wstaję, zawsze szklaneczka, dwie i tak dalej, ale później coś tam i się na godzinie o 17 łapię, że kurde, woda. I potem 2 litry na raz. No tak, to nie, ale rzeczywiście gdzieś tam jakoś, no nie, po prostu piję już myśląc o tym, ale rzeczywiście tych godzin kilka jest takich bez. Faceci mają prosto, w miarę, jeśli chodzi o pilnowanie wody, i to mi się często zdarza, że idziesz sobie do łazienki, robisz sobie siusiu i widzisz, że on jest ekstremalnie pomarańczowy. I mówisz, ktoś tu dzisiaj nie pił za bardzo. Kobiety mają troszkę gorzej, no nie? Czy wiesz, Patryk, taki nie, bo zawsze można tam zajrzeć. Tak, ale to wiesz, teraz jest tak, że to nie jest już łazienki z tak zwanym klifem, no nie? Tylko wszystko wpada, to się miesza z wodą. Nadal widać. No widać, ale gorzej jest. A ja widzę po prostu bezpośrednio, jak leci z... On już nie jest zmieszany. Patryk, wrzućmy to do mitów. Co? Ja wrzućmy to do mitów. Ale to mi tak jeszcze jakby patrzę się i widzę. Spytajmy się naszych słuchaczek. Słuchaczek, tak, oczywiście, słuchaczek. Pewnie, że tak. Ja nie byłem kobietą, nie jestem kobietą, więc jakby nie wiem, jak to jest. Ale wydaje mi się, że może być ciut prościej. Ale to jest jeden właśnie z markerów przy sportowcach. Pytasz się tam w ankietach, możecie dołożyć z Arturem, jaki masz kolor moczu. I wtedy od razu jest, czy pacjent pije, czy nie pije, nie? Więc Patryk... Ja myślę, że kolejny punkcik w ankiecie. To znaczy my mamy pytanie po prostu, ile pijesz w ciągu dnia, no nie? Mhm. Ale też ludzie sobie nie zdają sprawy, ja że ile pijesz, a ile płynów, to są całkowicie dwie różne kwestie, nie? I tak, poza tym też jest różne płynów. Zapotrzebowanie, nie? Na tak, tą tak, wodę tak. I się może okazać, że ktoś ładuje tej wody dużo, a mimo tego... Ale ładuje wodę z kranu, a na przykład, mikroelementy i makroelementy się nie zgadzają, może. Nie? Albo nawet pije dużo, ale zapotrzebowanie ma jeszcze większe, nie? A na tymczasem, przykład. No właśnie, na przykład sportowcy mogą pić dużo wody, a nadal mogą być w sumie odwodnieni. A może być ktoś, kto pije połowę tego, siedząc za biurkiem i teoretycznie mu wystarczy, nie? Więc to w sumie ten kolor jest taki dosyć takim fajnym markerem, nie? To ja się zgadzam. Nawet w ankietach chyba z takich badań tak, naukowych i tym wszystkim, no? Właśnie kolor może tak dalej. Więc fajnie to, dobry deal, no. Fajnie. No i woda. Coś jeszcze? Coś jeszcze. No i generalnie coś, o czym my w większości zapominamy, czyli sen. Dzisiaj tak mi się wydaje, że bardzo dużo osób rezygnuje ze snu. Kosztem snu woli wybrać albo przeczytanie jakiejś książki, albo rozmowę z kimś, albo generalnie popatrzenie sobie, co tam ciekawego na Instasiu. Więc generalnie to mi się wydają te takie... Trzy game changer, no dobra, jeszcze 4, bo jeszcze powiem o tym kontakcie z naturą, bo ja oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby chodzić na spacery, wystawiać się na słońce i cały czas tak jakby obcować z przyrodą i dzień bez spaceru to dzień stracony. Mieszkam w lesie. Dobra. Studiuję tak, na Śląsku. Mieszkasz w lesie? Tak, mój tata jest leśniczym, więc mam las dość blisko. Tego nie wiedziałem. Tak, 5 kilometrów do cywilizacji, takie typowe odcięcie się. Nieźle. Mocne. No, dlatego te wszystkie diety nordyckie, grzyby i stąd się wzięła coś, opowieść, otoczka wokół tego. Wspierasz jedzenie w lesie? Czasami na jakieś jagody, maliny czy coś, ale to raczej tak raz na... Zioła jakieś? Wiesz co, z ziołami jest ciężko, bo czasami można się bardzo przejechać, tak samo jak z grzybami, że niektóre, wszystkie są jadalne, tylko jedne tylko raz. Więc co do ziół, to różnie, coś tam czasami szukam, ale jeszcze tak, żeby powiedzieć, że tak, zbieram zioła, albo to jest mój rumianek, to jeszcze nie mam odwagi. Okay. Czosnek niedźwiedzi można sobie gdzieś tam pozbierać. Tak, nie? Czasami znaleźć coś takiego, a że tata jest leśniczym, to też łatwiej tam jakby z hodowlą czy cokolwiek. W sensie drzewek jakiś tam. I co? No i generalnie o czym ja mówić? O tym, że sen jest jedną z tych rzeczy, o których my zapominamy i w ogóle nie zwracamy na nie uwagi. Często tej jakby przysłuchując się, jak terapeuci rozmawiają, to rzadko pada pytanie, wyspałeś się? Ile ty śpisz? Generalnie, żeby wiedzieć, jak ta regeneracja naszego pacjenta wygląda, bo wcale to nie musi być ból, znaczy wtedy może się objawiać bólem ostrym, ale może on wynikać właśnie z tego, że my nie mamy czasu na tą regenerację w formie snu. Tak samo jak
bardzo ważnym jest aspektem ten amyloid beta, który kumuluje się u nas w układzie nerwowym i przyczynia się do chorób neurodegeneracyjnych. Plus dodatkowo cały MMC, czyli kompleks miostatyczny, który odpowiada za sprzątanie w całym naszym ciele. I to do tego sprzątania w naszym ciele dochodzi podczas snu, bo nasze ciało już nie jest zajęte trawieniem, nie jest zajęte odbieraniem jakichś bodźców, tak jak jesteśmy, mamy tak na jawie, tylko jest skupione na tym, aby zająć się same sobą. Więc ten sen jest takim kolejnym game changerem. No i właśnie ten kontakt z naturą. Tam prowadzono wiele badań, głównie w Japonii, że kontakt z świeżym powietrzem, ale między innymi z roślinami, otaczanie się tym zielonym, między innymi też stymulowanie oka przez akomodację i patrzenie gdzieś dalej, poprzez patrzenie horyzontalne, uspokaja nas o 50-70%, bo kiedy człowiek pierwotny skupiał się na polowaniu, cały czas miał coś blisko, cały czas miał sfokusowane. To samo się dzieje, kiedy siedzimy przed ekranem laptopa. Cały czas się fokusuje, cały czas moje oko odbiera informację, że ej, tutaj jest cel, tutaj się skup. Rzadko kiedy mamy czas na takie wyluzowanie, popatrzenie przed siebie i uwolnienie tak jakby tego oka od fokusu. Co też jest mega ważne, no bo oddech i nasz układ wzrokowy jest taką bramką, takimi drzwiami do układu nerwowego i dlatego też możemy właśnie poprzez wzrok stymulować sobie nasz układ autoimmunologiczny. No i to są takie chyba moje cztery game changery. Tak, to jest takie coś, co można zrobić, bo picie wody nie jest jakoś specjalnie skomplikowane? Nie. Patrzenie na morze jest proste? Można? I wtedy będzie pić więcej wody. No z tym jedzeniem jest tak, że jest to spory problem, bo jednak mamy jakieś takie wgrane nawyki i nam często się wydaje, że jemy okej. Okay. Tak, to jest problem. Ja kiedyś przeczytałam fajne zdanie, że za nasze nawyki żywieniowe odpowiadają nasze babcie. I dopiero jak my zmienimy nawyki, to nasi wnukowie będą czerpać z tego korzyści. Bardzo optymistyczne. Bardzo. Super, no. Ale no, zwróćmy uwagę, no, mnie głównie tak jakby żywiła mama, no ale do babci też wpadałam na obiady, no ale moją mamę uczyła moja babcia. Mhm. Więc zanim ja przetworzę mojej mamie, że fajnie by było te strączki przynajmniej raz w tygodniu, to muszę jeszcze to babci wrzucić, żeby babcia też zauważyła, że no w sumie to ciecierzyca jest spoko i humus też, więc to jest bardzo taka mozolna droga, no ale to tak mi się wydaje, że to jest jedyna droga do takiego zdrowia, jak mówić o tej triadzie, nie? Tak, więc zwłaszcza, że nawet jak rodzice wychowują dziecko gdzieś tam w miarę tak jakby dobrze, je edukują żywieniowo, to czasami gdzieś tam te regularne wizyty u dziadków potrafią zrujnować wszystko. No ja nawet też ostatnio trochę o tym gdzieś tam myślałem po rozmowach z koleżanką, że niestety jakby te dobre nawyki się buduje dosyć długo, no bo to są takie rzeczy, które nam powiedzmy teoretycznie, one są mniej smakowite, nie? Więc jak dziecko się przyzwyczai do tego, że ma sałatki, jakieś tam pomidorki, takie różne rzeczy, czy w ogóle taką nieprzetworzoną żywność, o, może tak, to jest spoko do momentu, kiedy nie ma regularnej styczności z takim wysoko przetworzonym jedzeniem, gdzie masz od razu, wiesz, bardzo dużo soli, cukru, właśnie tłuszczu trans, no bo tam masz od razu cały taki koktajl neurochemiczny w głowie, że to jest to takie super źródło, wiesz, przyjemności i pożywienia, no i po prostu zrujnować to wszystko, co było długo wypracowywane, jest bardzo łatwo, w krótkim czasie, nie? No niestety i mówi się, że dzieciak jest w stanie przyjąć tak jakby wszystkie to, co my mu dajemy, tą żywność nieprzetworzoną, zdrowe sałatki, musy, dopóki nie spróbuje słodkiego. Kiedy mózg pozna, czym jest słodki smak, bo który tak naprawdę występuje jedynie w mleku matki, które tak w naturalny sposób, ale dopóki nie pozna tak jakby smaku cukru, to nasz mózg nie jest od tego uzależniony. Nie jest uzależniony od cukru, od tego smaku. A jak już pójdą te pierwsze cukierki, no to trzeba właśnie walczyć o te nawyki, o to kształtowanie żywieniowe. No i to jest też główne clue całej edukacji żywieniowej w Polsce. Czy lepiej edukować dzieci w przedszkolach czy rodziców? Gdzie tutaj tak jakby co będzie pierwsze? Czy rodzice, czy dzieci? Znaczy, myślę, że jakbyśmy chcieli być super skuteczni, to pewnie było trzeba jedno i drugie. Obie grupy uderzyć naraz, no nie? Bo to też może być taki
hamulec czasami, że ty coś robisz, a dziecko powie, że nie, a czasami dziecko coś chce, ty powiesz mu, że nie i tak się nawzajem uzupełniacie. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że no jednak rodzice mają znacznie większą tą moc sprawczą, no bo dziecku możesz wytłumaczyć, że słuchaj, no dla ciebie dobre jest to, to i to i to i dzieci generalnie jakby no są kumate i gdzieś tam chłoną to, co się im mówi, no ale później jeśli to rodzice pójdą, zrobią zakupy i dadzą co innego, no to wiadomo, jak jest. Poza tym no, jakby rodzice są zawsze takim bardzo silnym autorytetem dla dziecka. Poza tym, jeśli to też będzie tak, że nawet dziecku kupią coś innego do jedzenia, a sami będą jedli generalnie śmieciowo, no to to też nie jest dobry przykład. Nie? I wtedy dziecko, no przecież no, znowu, no jest kumate i widzi, co się dzieje. Nie? Więc wszystko zależy od naszej babci. Tak, na to wygląda. No to właśnie tak edukacja powinna iść tak wielowymiarowo standardowana, nie? Żeby było, bo czasami jest tak, że na przykład ty tłumaczysz coś dziecku, że tak mi się wydaje, jeszcze nie mam dzieci, niedługo będę przechodził tą drogę, ale sytuacja wygląda tak, że często na przykład mówi, że na przykład, przychodzę do mnie często rodzice z dziećmi, no nie? I na przykład ja im tam tłumaczę, że cukierki to nie za bardzo, że mam tylko w weekend takie ciastka i w ciągu tygodnia to nie. A na przykład w szkole już dzieciaki przychodzą i nauczyciele też tak jedzą i te dziecko mówi, kurde, dlaczego tylko ja tak mam jeść, skoro jakby wszyscy znajomi i pani w szkole i byliśmy gdzieś na wycieczce i oni kupowali nam jakieś, wiesz, ciastka i ciężko jakby. To na przykład tak edukacja była w szkole, plus rówieśnicy by tak podobnie funkcjonowali, plus rodzice by wiedzieli dlaczego, no to wtedy za lat kilkaset mielibyśmy fajny efekt. Nie, ale jest szansa. Wydaje mi się, że i tak wygląda to lepiej. Oczywiście mówię to z perspektywy osoby, która żyje w dużym mieście. Mhm. Chyba wydaje to. I ci rodzice są coraz bardziej wyedukowani. Wiadomo, że jeśli chodzi o naszych partnerów, to są już też pewna część społeczeństwa przefiltrowana. Już tak. Bardziej tacy wyedukowanie jakby wiedzą, co na co wpływa, gdzieś tam ćwiczą, wiedzą o co chodzi z tym w ogóle mentalem. Im byś powiedział właśnie, że takie wyjście do lasu, w ogóle praca z okiem, praca z układem autonomicznym, to nie, o fajne, to mi się podoba, tak będę, o, rzeczywiście. To już teraz wiem, dlaczego ja to lubię. A mówimy naprawdę pewnie o ludziach w mniejszym mieście, małych miejscowościach, wsiach, no to pewnie jest ta edukacja jest troszeczkę na niższym poziomie. Chociaż idzie to w dobrą stronę, prawdopodobnie. Idzie w dobrą stronę, ale też mam wrażenie, że osoby w mniejszych miasteczkach nie mają aż tylu stresorów, nie mają aż tylu bodźców, bo tam po prostu idziesz do domu i masz te swoje pielesz, swój kącik. Tak. A tutaj jednak musisz dotrzeć do tego domu, nieważne czy wsiądziesz w auto i będziesz patrzył na sygnalizację, która ci miga, czy pójdziesz do metra i też masz szum, więc też mam wrażenie, że tu jest, ludzie się też częściej tym interesują. Ale też są nas wystawieni na większą ilość bodźców. Dlaczego bardzo dużo osób ucieka z dużych miast, żeby ograniczyć sobie tą ilość bodźców, to ilość tego wszystkiego, nie? Prawda? Po pierwsze, jakby pamiętam, jak wracałem z Ojrzonowa z naszego kempa, chyba pierwszego, to było między pierwszym a drugim kempem w tamtym roku, wyjechałem z Krzyśkiem do Warszawy i tam po prostu nic się nie działo. Ja zobaczyłem samochody, światła, duży ruch i już mi go zaczęło leć. No. To był moment po prostu. Bo tam się ekstremalnie odcięłem od wszelkich bodźców, nawet telefon używając bardzo, bardzo rzadko. Natomiast zgadza się, że rzeczywiście ludzie też jakby, nie wiem, podejrzewam, że trochę więcej spacerują, ale na przykład w mniejszych miejscowościach często ludzie nie są tak aktywni, nie chodzą, wiesz, siłownia, fitness, tylko mają taki po prostu ruch spontaniczny, którego prawdopodobnie jest trochę więcej, ale odżywiają się teraz gorzej, niestety. Mam takie obserwacje, że kiedyś na przykład życie na wsi, swoje produkty, swoje na przykład, nie wiem, gdzieś tam zwierzątka, jakiś nabiał, ogródki trochę wracają teraz do popularności, posiadania swojego ogródka. Natomiast, wiesz, jest bardzo ograniczony na przykład wybór produktów w małych miejscowościach. Są tylko takie, wiesz, szybkie sklepy, gdzie jest na przykład kiepskie pieczywo, przetworzone gdzieś tam żywność. Konserwy. Dużo konserw, no. Więc... I też mental inny, bo jeżeli mamy naprawdę małe miejscowości albo jesteśmy wychowani w taki sposób, to zastawiony stół to bogaty stół i to oznacza, że tak jakby tutaj się powodzi, ale też daje ci dużo jedzenia, bo może być taka forma okazywania miłości. Często tak mają babcie, nie? Masz, rośnij, tutaj, wiesz,
wiesz, ja nie miałem, to ja tobie dam. No, to teraz już bardzo kolokwialnie mówię, ale generalnie przekazywanie miłości za pomocą jedzenia w naszym społeczeństwie jest też bardzo częstym zjawiskiem. Jest też jedną z funkcji psychologicznych tego, że na przykład czemu my podjadamy? Akurat tą szarlotkę, albo akurat te lody. Dlatego, że nam się kojarzą z domem i z bezpieczeństwem. I właśnie tutaj też warto powiedzieć o tej takiej funkcji jedzenia, że to jest tak, to... że na serniczek i szarlotkę jest inny żołądek? Też. Ale to jest też tak, że ci się kojarzy, że to twoja babcia robiła, albo to twoja mama i kojarzy cię z domem. Wiadomo, że serniczek nie trafia do brzuszka, tylko do serduszka. Do serduszka. Tak, więc no to trochę nam się... No, myślałem w kategoriach po prostu jedzenia jako bezpieczeństwa w sumie. Tak mi się wydaje. A to masz jedzenie, czy masz energię, masz siłę uciekać, więc to jest jedna z podstawowych jego funkcji, nie? Mhm. W ten sposób tak, no nie? Ale dlaczego ten serniczek, no nie? Oprócz tego, że jest węgle i... No jak to forma okazywania uczuć, no to jest takie jakby tak się na co dzień w sumie z tym spotykamy od dzieciństwa, nie? No ludzie też jak się umawiają na randkę, no to najczęściej na jakieś jedzonko, nie? To jest raczej takie... jakby nierozerwalnie gdzieś tam trochę związane z tym etapem poznawania się. Dlatego dietetycy się śmieją, że od razu widać, jak ktoś wchodzi w nowy związek, bo tyje. Zaczyna jeść więcej przy kimś, plus dodatkowo jakoś inaczej spędzać czas, no może mniej tych spacerów czy coś, ale je więcej, no bo spędza czas z tą osobą, bo najczęściej się te jakby osoby, które darzą uczuciem, żywią nawzajem, nie? No i od razu jest tam plus 5. Chyba tak nie miałem, ale zgadza się, że tak to może wyglądać trochę. No to coś tam w książkach takiego jest napisane. Jest takiego, no. Miałem dużo takich w sumie nawet znajomych, którzy byli na przykład całkiem fit i tacy dość wysportowani, no i później wpadli w związki takie dłuższe, później z dziećmi, na przykład przyglądam sobie czasami gdzieś tam internet i mówię, kurde, to on? Tak, to czasami pacjenci mi to tak panowie podkreślają, nie? Że bo jak z żoną byliśmy w ciąży, nie? W sensie mają już na myśli, jakby to też mówią, że no bo ja to wtedy sobie też taki brzuszek wyhodowałem, no i później żona urodziła i schudła, a mi już tak zostało, nie? No to wiadomo, że to jakbyś tam te pierwsze takie lata. Mógł karmić piersią. Razem z żoną, to my razem chudli. No, przy odpowiednich zmianach hormonalnych to jest... Tak, tak. A jeszcze kilka lat i... Praktycznie możliwe, nie? Może tak to wyglądać. Komuś tam estradiol dobrze wywali. To. Dobra, więc fajnie. Picie, jedzonko, proste zalecenia, nie pączki. Jak w ogóle zauważyłem, kiedyś miałem taką sytuację, miałem jakiś taki incydent bólowy, konkretny, kontuzja, gdzieś tam się wygrzmociłem i mnie napierdzielało fest. No i stwierdziłem, że kurde, jakby odstawię w ogóle cukier, no nie? Zobaczmy, co się wydarzy. I no naprawdę. Wiadomo, że oczywiście czas pomagał mi, ale miałem bardzo dużą zmianę. Ale tam też oczywiście jakieś były takie tematy typu właśnie oddech, spokojnie. Jak już mi boli, nie mogę się ruszyć, wykorzystaj to, porób coś. Ja tak samo mam sytuację, że tak, nie wiem, leżę i nie mogę zasnąć. To się zdarza po prostu bardzo rzadko, ale mówię, no dobra, jakby idealny czas, żeby sobie odpalić medytację. I tak leżę, no nie? No i najczęściej po 5 minutach... I gdyż wiadomo, że za bardzo się nie medytuje leżąc, nie? Tego się odradza. Więc jak to się robi, to jest po prostu skumulowany efekt zasypiania. Dobra, tutaj też powiedziałaś jedną fajną rzecz i myślę, że to będzie takie dobre... Tylko jedną? Nie, to jeszcze jedną, o której nie mówiliśmy bardziej, a, nie? Przepraszam. Taką dodatkową. Albo w sumie nawet dwa, bo mam tu swój magiczny zeszycik zapisany, więc był sen fajnie. Z tym sen to też jest taki, z jednej strony jakby wszyscy o tym wiedzą i ktoś może powiedzieć, okej, chciałbym spać dobrze, ale mi nie idzie za bardzo. To dzisiaj rozmawialiśmy też, no nie? Z Maćkiem. Bo się może okazać, że po prostu ten sen mi nie idzie, bo na przykład jestem w ogóle, nie wiem, odwodniony, mam w ogóle mega kiepskie żywienie, jem już bardzo późno i to jest tak, że to nam pokazuje, jak nasze funkcjonowanie jest takie po prostu koło, od którego wszystko zależy. Tak, czyli są te naczynia połączone. Tak. Tak, nie śpię, to mam potem problemy na przykład w ogóle jestem z metabolizmem, w ogóle jestem cały czas zmęczony. No właśnie z jedzeniem na przykład, nie? Bo też jest dużo takich dowodów naukowych, które pokazują, że jak jesteśmy niewyspani, no to mamy z kolei większy apetyt na słodkie, po prostu przyjmujemy więcej kalorii, bo nam brakuje energii, po prostu jakby tej regeneracji, no i później koło się... Tak, i cały dzień jesz, więc nie możesz zacząć znowu, no nie? Tak, i tak dalej, więc trzeba będzie powiedzieć stop, koniec.
Czas się odciąć od bodźców i to mi się wydaje, że to jest ten złoty game changer, jak tak pytałeś, że odcięcie się od bodźców i skupienie się na sobie. Pustelnia. Po prostu wyjeżdżę do klasztoru zen. Do lasu. Do lasu, wyjeżdżę do lasu. Do neurosanatorium. Do neurosanatorium wyjeżdżasz. Tak, i tam po prostu na głodóweczce 27 dni. Dawaj szybko nazwę zastrzygamy. No. O wodzie samej. Zioła jakieś tylko. Wyjazd był mega drogi, ale odpada ci kwestia wyżywienia, która trochę kosztuje. Sztos. I po prostu hajs się zgadza elegancko. A przynajmniej okienko żywieniowe. Po prostu jemy, wiesz, szybkie dwa posiłki i koniec. Takie małe trochę marchewki, hummusu, to też nie jest drogie. To też nie jest drogie. Masz tylko 2 godziny, żeby zjeść wszystko. Czas no start. I koniec. I to jest, bo właśnie niektórzy się żywią, przykładowo w takim krótkim okienku żywieniowym, to się okazuje, że nie jesteś w stanie jakoś mega dużo zjeść w 4 godziny. No ja na przykład to stosuję w święta, nie? Żeby, bo wiem, że Wigilia i w ogóle wszystko to jest ten czas, kiedy babcia ładuje, ile wlezie. Więc ja tak sobie jem od 16, 17 do 20. I to jest tylko, ja nie jestem w stanie przyjąć więcej przez ten czas niż 3-4 tysiące kalorii, no ale po drodze wpadnie jakiś spacer, coś tam, więc to jest naprawdę jeden z fajniejszych sposobów na, jak ktoś się boi przytyć święta. No i jeszcze jeden bardzo fajny taki, to jest super sposób na wakacje, jak ktoś jedzie na all inclusive, wypocząć w ogóle wszystko, ale boi się o swoją sylwetkę, boi się właśnie o to przytycie, to też jedzenie tylko w danym okienku żywieniowym, to jest... Właśnie, właściwie ze wszystkich wakacji, no teraz powiedziałeś w święta, a na przykład w te święta teraz, to się też przez chwilę tak bałem, że trochę tam niekontrolowanie przywalę, bo też po prostu ładowałem w opór, ale w sumie jakby podliczyć ten mój czas przy stole, to go było bardzo mało, bo akurat sobie wyjechałem w górę jedzenia potąd, naprawdę gdzieś tam było, ale tak dużo gdzieś tam cały czas było tej aktywności fizycznej, że jakby koniec końców nie było za dużo tych okazji do jedzenia, więc w sumie wróciłem bez zmiany żadnej, nie? No to też jest właśnie ważne, że często tak jakby jemy z nudów albo jemy oczami, nie? Wiadomo, ten drugi żołądek na serniczek jest, ale trzeciego i czwartego już ciężko wyhodować, więc albo potem nas bolą brzuchy albo coś, więc to też jest ważne, że my jesteśmy wzrokowcami, że właśnie ten wzrok odgrywa bardzo ważną rolę w całym naszym postrzeganiu rzeczywistości. No i to jest właśnie z tym jedzeniem i świętami problem. Tak, ja od 2 lat się nie przejadam za bardzo święta, jestem z tego zadowolony, że po prostu wracam i jest okej. Okay. No, ale też się trochę mental u nas w rodzinie zmienił. W tych kategoriach, że wcześniej na przykład przygotowaliśmy na przykład jakieś jedzenie i było tak, że o, teraz nie, to jest na święta, teraz po prostu i tak, bo sytuacja, wiecie, jak wygląda w Polsce często, że jest tak, że nie rusz na święta, a później... Szybko jest, bo się zmarnuje. Szybko się zmarnuje i kurde, tyle zostało, żebyśmy cały tydzień to jedli. No tak. Więc teraz po prostu jakby normalnie jakby je się tak jak zawsze. Bez presji. No, bez presji, no, jest lepiej. Dobra. I ostatnia kwestia, którą... Ale czy jest coś takiego w sytuacjach konkretnego bólu, stanu zapalnego, co warto na przykład wrzucić oprócz jedzenia, czytaj, suple? Suple. Generalnie zwiększenie sobie podaży kwasów tłuszczowych nienasyconych, czyli omega-3 i omega-6. I to jest bardzo ważny stosunek tych dwóch frakcji do tego, co my przyjmujemy, bo zakłada się, w badaniach mówiono, do stosunek omega-3 do omega-6, to jest 1 do 3, czasami 1 do 6. A u nas w standardowej diecie to jest stosunek 1 do 12, 1 do 15. Żeby co jest ważne do podkreślenia, omega-3 jest przeciwzapalne, omega-6 jest prozapalne. Oba są bardzo ważne, ale właśnie ten stosunek jest najważniejszy. I co jest warto włączyć? Właśnie suplementację albo olejem rybim, albo włączyć sobie tam łososia dodatkowo do regeneracji kosztem jakichś węglowodanów. Jasne, żeby się kalorie zgadzały, ale pobawić się trochę tym makro. Dodatkowo fajnie włączyć jakieś antyoksydanty. Teraz prym wiedzie cała medycyna wschodu i na przykład kurkumina zawarta w kurkumie i ona ma super właściwości przeciwutleniające. Co warto podkreślić? Kurkuminę warto brać z piperyną. Podwyższa tam jej wchłanialność o
teraz nie chcę tutaj, jest albo 10, ile? Nie pamiętam, ale jakoś tak kosmicznie dużo. Tak, że po prostu warto łączyć żółte przyprawy z czerwonymi, bo tam chyba jakoś 1000-krotnie, mam to na prezentacji. Tak, jakoś, tak na maksa dużo, że to jakbyśmy powiedzieli, że czy 10, czy 1000 to jest tak dużo, że to generalnie trzeba. O, tak. Przyjmijmy, że tak. 10 to i tak jest dużo, ale 1000 to też jest dużo. 1000 to jest bardzo dużo. To jest już... Tak, przyjmijmy po prostu, że bardzo dużo. To jest game changer w tej kurkuminie. I co jeszcze? No i generalnie witamina D. Nie? Praktycznie wszystkie układy w naszym ciele mają receptory dla witaminy D i bardzo ciężko jest ją przedawkować, a zalecone 2000 jednostek to jest dawka utrzymująca zalecane stężenie u nas w organizmie. Więc witamina D, antyoksydanty w formie kurkuminy z piperyną najbardziej zalecane, ale co jest ważne, żeby jeść zdrowo, kolorowo i zielono przede wszystkim, bo właśnie na przykład pietruszka ma olbrzymie, że tak to powiem, zasób substancji dobrze dla nas działających, bo nie dość, że jest rewelacyjnym źródłem witaminy C. Pietruszka czy natka? Zielona. Zielona sobie tam natka. Posypywać. Okay. No, jest rewelacyjna, nie dość, że żelazo też jest i zwiększa bardzo mocno wchłanialność żelaza, nie? Dzięki temu. Co jest też mega ważne, przy kolagenie warto też mieć wysoki poziom witaminy C, bo również wchłania się ten kolagen, te aminokwasy o wiele szybciej, o wiele bardziej wydajnie. Mhm. Więc ta witamina C, niektórzy się z niej śmieją, że na wszystko witamina C, ale ona naprawdę przyspiesza te wszystkie procesy metaboliczne w naszym ciele. No i oczywiście magnez, czyli standardowo, żeby wspierać swoją gospodarkę neurohormonalną, całą naszą regenerację. Jeszcze bym chciał dodać, bo tak mówiłaś o antyoksydantach i też jeszcze, żeby wzmocnić nawet tą rolę snu. To się okazuje, że w sumie albo jednym z najmocniejszych, albo najmocniejszym w sumie antyoksydantem to jest melatonina po prostu. Więc jak też zadbamy o to, żeby ona nam się wydzielała odpowiednio, czyli właśnie chociażby przez to, że gdzieś tam sobie spacerujemy w tym zielonym i nie gapimy się bezmyślnie w ekran po nocy, no to mamy tej melatoniny po prostu więcej. Tak, i właśnie to niebieskie światło nam zaburza cały cykl wydzielania tej melatoniny, bo od godziny tak 21-22 ona stopniowo zaczyna się wydzielać i stopniowo mówi naszemu ciału, ej, idź spać. Tak samo jak niektórzy mają, że bardzo lubią oglądać wschody albo zachody słońca, dlatego że mamy wtedy największe natężenie żółtego światła. Nawet fotografowie wiedzą golden hour i to jest ten moment. A to w naszej przyrodzie, w naszej biologii to jest ten moment, kiedy promienie słońca padając na naszą siatkówkę oka dają sygnał, że to jest czas na wytworzenie tej melatoniny, nie? Szykuj się do spania, szykuj się do tego swojego odpoczynku. I właśnie ta rola melatoniny, więc super. Tak, fajnie. Myślę, że po prostu tutaj ludzie słuchając ten podcast mieli po prostu całą masę rzeczy, które oprócz terapii można wprowadzić do swojego funkcjonowania, ale nie tylko w sytuacji, kiedy po prostu już was napierdziela mocno i nie można ruszać, bo dzięki temu można spowodować, że po prostu nie zacznie was boleć. Profilaktyka. Nigdy. Profilaktyka. Ona jest najważniejsza, ale w ogóle nie jest sexy. Leczenie pacjentów, którzy są przyszedli na drzwiach, jest fajne. Bo jest spektakularne, nie? Tak, a takie typu wow, ale nigdy mnie nie bolało. Super, dzięki. Ale z ciebie specjalistą, nie? Potrafisz nie robić nic. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, teraz tak, jeżeli tematyka i tutaj rzeczy, które mówi Gabi, bo pewnie będzie tak, że wow, taka młoda, taka mądra, to gdzie cię można znaleźć? Gdzie mnie można znaleźć? Oprócz tego, że jesteś w neuroklubie i na kursie neurokręgosłupa, gdzie link jest pod spodem i Gabrysia mówi takie rzeczy i też macie całą masę informacji terapeutyczno-ruchowych, To na co dzień. Obracam się na Instagramie pod nazwą PhysioMind, więc tam zapraszam z jakimikolwiek pytaniami, oznaczeniami, też bardzo chętnie podlinkuję się podzielę. Oczywiście. Dodatkowo współpracuję sobie z Markiem Kusiem w miejscu, które się nazywa Move Therapy Academy, czyli bazuję sobie w Krakowie i tam dzielę się swoją wiedzą dietetyczną, więc jeżeli komuś spodobał się mój głos i przekazywanie informacji, to bardzo serdecznie też zapraszam tam na kanał. Dodatkowo jeszcze ruchowo pracuję sobie jako trener medyczny w klinice ortopedycznej Galen Rehabilitacja w Katowicach. Więc to są takie trzy miejsca, gdzie można mnie znaleźć. Podziękujemy, żebyście mogli sobie zobaczyć i też sobie tam do Gabi uderzyć, posłuchać jej tudzież poczytać, bo te posty są często
często fajne, merytoryczne i można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Scrollując Instagrama, to nie jest takie często spotykane. Bo no na Instagramie tak. To jest badziew. No, jesteśmy wzrokowcami, nie? Tak, no ja wiem, jak to działa, niestety. Niestety. I nie jestem z tego specjalnie zadowolony. Nie? Z moich wyborów też czasami jestem niezadowolony, że po prostu któraś ta minuta mija, a ja tam... I ja nie wiem, co chcę zrobić. I ten kciuk po prostu jeździ, a ja nie mam planów żadnych specjalnie na to. Ale teraz w prym wiedzie TikTok, to już jest w ogóle... Na szczęście mnie tam nie ma. Ale Instagram rolki wprowadził i tam też można tam zmarnować jestem. Bardzo dużo czasu, jak się chce. Tam akurat jestem. Nie, nie, ja tego ale akurat w sumie unikam. Taki TikTok na Euroklubu? Myślę, że... Ja tego... Cały ja czas myślimy z Krzyśkiem nad tym, ale po prostu z racji tego, że chyba wiem, że to ma perspektywę, miałby to przyszłość, natomiast akurat, wiesz, zawsze jest tak, że człowiek jest na coś za młody, za stary. To na to jestem... Trochę za stary. To można się spytać ludzi tutaj od nas, czy w ogóle siedzą, bo nie wiem, czy my w ogóle uderzamy do osób, mówimy to znaczy, do osób, które korzystają powiem ci tak, z tego. Teraz? Znaczy pewnie tak, bo nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio mieliśmy kursantkę z rocznika 2020-2001. No już się przesłyszałem, że 2020, to chyba aż tak młodych ludzi nie mam. Surrogacja. Tak, 21 tutaj wiek i 2001 kursanci nasi, typu 21 lat, a niedługo będzie 2002, więc młodzież, która na pewno korzysta z TikToka, a tak mi się wydaje. Wiesz, czasami jest tak, że mnie bardzo szokuje, ale czasami są takie informacje, dostaję na przykład pod filmami na YouTubie albo gdzieś tam na Instagramie, Facebooku, że ktoś na przykład ma lat 16 i mnie ogląda, bo chce być fizjoterapeutą. I ja mówię, kurde, 16 lat? Co ja wtedy robię, mam 16 lat, no nie? W ogóle nie takie poważne rzeczy, jak kolesia, który na przykład tłumaczy o zmianach zbrojeniowych. Ale to naprawdę szacun, więc ci ludzie są tacy... No, dużo bardziej wyedukowani świadomi niż my kiedyś. Dużo bardziej. Co też ma pewne swoje... to jest w ogóle materiał na kolejny podcast. Myślę, że z tobą, bo akurat też jesteś przewodnikiem takiego nurtu, którzy są młodzi i po prostu mają jakieś już kosmiczne kwalifikacje. I taką presję często bardzo dużo. Wiesz, co chodzi, jakby mam 25 lat doświadczenia. I dobry, prosperujący gabinet, dwa kierunki studiów ukończone i w ogóle tutaj i tyle. My już się nie możemy na Instagramie wypowiedzieć. I w ogóle piszę sobie książkę, a my wtedy po prostu Maciek tam jeszcze pewnie patykiem. No jak miałem 25 lat? Żartuję, piaskownicy. Coś tam robiliśmy jeszcze. Tak, tak, ale coś wiesz, jakby no nie było takiej presji w sensie. Dlatego, nie, że też nie mieliśmy za bardzo do kogo się porównywać. Mogę się porównywać często do osób, jak miałeś na przykład 23 lata, 22, no to nie porównałeś się do osób z drugiej części Polski, które robiły super kanał na YouTubie albo dobre prosujące Instagrama i kursy online tworzyły. Nawet nie było. Nie było czegoś takiego, więc porównałaś się po prostu do takich lam z uczelni, którzy nic robili, więc ty też dużo nie robiłeś, bo to było super. Cieszyliśmy się dzieciństwem. Cieszyliśmy się wspólnym nic nie robieniem. Tak, a wiemy teraz, że nic nie robienie jest bardzo ważną rzeczą w tak. życiu. Umiejętność nic nie robienia. No. Zwłaszcza pomiędzy takie pokolenie moje, cały czas czuję, rozmawiając ze znajomymi, cały czas czuję presję, że powinni dogonić niektóre osoby. Tak. I często trzeba się uderzyć w głowę i powiedzieć, ej, oni mają tyle lat, mają 10 lat doświadczenia za sobą, a ty jesteś dopiero na początku tej tak, drogi. Wiesz, dogonisz ich często, a na przykład, bo są materiały lepszej jakości, za 7, ale wiesz, to nie tak, że dogonisz ich już, no nie tylko za 7, daj sobie trochę czasu. I no tak i to też jest bardzo ważne dla naszego pokolenia. A z drugiej strony, co ci da być do przodu 3 lata? Nic. Zmarnowane 3 lata plus na książkach. Można było po prostu nic nie robić. No, można było temat. Iść na koncert. Do przemyślenia. Możemy jeszcze wziąć innego młodego człowieka, który po prostu ma dziką presję posiadania wiedzy i statutu. Spokojnie, znajdziemy. Znamy dużo takich bardzo osób. Łatwe. I ty, tak. I wtedy sobie porozmawiamy. Dlaczego tak pędzicie? Trzymajcie tak. się. Dobra, więc to było takie odskoczenie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję w ogóle Gabrysi za ten materiał. Dziękuję w ogóle wam, że dotrwaliście z nami do końca. I po prostu... Do zobaczenia w kolejnym materiale i pamiętajcie, że jeżeli po prostu interesuje was takie holistyczne podejście, to właśnie tworzymy dla was super materiał. Terapeutyczny. Dla wszystkich, o tym mówiliśmy już. Neurokręgosłup. I tym pozytywnym akcentem kończymy. Trzymajcie. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Ciao.